śpiewamy chwała na wysokości, a na ziemi co? Co na ziemi? Pokój. A komu? A jakim ludziom? No i tu się zaczynają schody. Teraz zaczynają się problemy, ponieważ to jest jeden z fragmentów, który jest różnie tłumaczony. Ja nie rozumiem, co to znaczy pokój ludziom dobrej woli. Nie wiem, czy wy rozumiecie, o co chodzi. Pokój ludziom dobrej woli. Kto ma złą wolę? Wszyscy generalnie ludzie mają dobrą wolę, bo chcą w miarę dobrze, tak? Że nie wychodzi i teraz Bóg mówi, no tak, wiecie, tak popatrzył na nas, mówi, pokój ludziom dobrej woli. Tak. Zupełnie nie o to chodzi. Inne tłumaczenie mówi, pokój ludziom, w których mam upodobanie. Być może, ale kiedy sięgniemy do oryginału, do greki, to ten fragment bardziej o tym mówi, że chwała jest w niebiosach, czyli chwała Bogu, który jest na wysokościach, a Bóg ma dobrą wolę w stosunku do ludzi. Wow, mam dobrą wolę w stosunku do ludzi. I to nabiera wtedy sensu. Bo wiecie, Bóg nie segreguje ludzi, nie mówi pokój ludziom dobrej woli, a tym złej woli to nie pokój. To kuchnia. Tak? On tak nie mówi. On tak nie mówi. My myślimy czasami, że pokój jest dla tych, którzy są w Chrystusie i tu jesteśmy blisko trafienia w sedno, bo wierzę w to, że rzeczywistość Królestwa to pokój. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, w 17 wierszu mówi, Królestwo Boże to nie napój i pokarm, ale sprawiedliwość, czyli rządy prawa i sprawiedliwości na ziemi, jakkolwiek to brzmi. Rządy tam, gdzie jest ustanowione Królestwo Chrystusa, sprawiedliwość, radość, która jest elementem Królestwa Bożego i Boży szalom, Boży pokój, Boże airene w języku greckim, czyli Boża jedność. To słowo w hebrajskim użyte słowo szalom ma niesamowicie szerokie znaczenie. A więc Bóg ma dobrą wolę dla ludzi. Kiedy On spojrzał na ziemię po upadku pierwszych ludzi i zobaczył, co się dzieje, jaki galimatias zaczął się na ziemi, zobaczył, jakie są konsekwencje, one były zapowiedziane i człowiek świadomie zgrzeszył i ci pierwsi ludzie pakowali nas w problemy. Zgodzicie się z tym? Oni naprawdę nawywijali. Ale od razu była Boża odpowiedź, już w trzecim rozdziale Księgi Genezis była Boża odpowiedź na to. Tą odpowiedzią jest Jezus, tak? Amen? Zgodzicie się z tym, że odpowiedzią jest Jezus? No dobra, widzę, że sałatka wam zalega jeszcze, może jajo gdzieś tam z boku jeszcze się nie ułożyło po śniadaniu, śledzik. Ale Bożą odpowiedzią dla świata jest Jezus. Jezus jest nazwany księciem pokoju. On przynosi pokój. Jezus powiedział, pokój zostawiam wam. W nocy żeśmy rozmawiali od pół do drugiej z moją żoną wczoraj o tym fragmencie. Pokój zostawiam wam, ale też wam daję. On zostawia nam pokój. Biblia mówi o pewnych poziomach pokoju. Możesz mieć pokój na dziś, ale ten pokój na dziś nie wystarczy ci na jutro. Doświadczyłem prawie 20 lat temu pokoju z Bogiem. Biblia mówi w liście do Rzymian w 5 rozdziale, że mamy pokój z Bogiem przez pojednanie z Jezusem Chrystusem. Doświadczyłem tego pokoju i na tamten moment tamten pokój mi wystarczył. Moje życie było takie wtedy. Było nie za wiele obszarów, w których potrzebowałem tego pokoju. Wraz z wzrostem twojego życia będziesz potrzebował nowe obszary, będziesz potrzebował nowe zasoby pokoju na każdy dzień. Zgodzicie się z tym, że tak, ten pokój, który dzisiaj potrzebujesz w tym życiu, które prowadzisz, to jest zupełnie coś innego niż 3 lata temu? Wow, z tamtym pokojem dzisiaj nie masz szans, ale kiedy rośniesz, pokój powinien rosnąć z tobą, a więc poznanie Chrystusa i doświadczenie pokoju musi rosnąć z tobą. I tam czytamy, i zaraz z aniołem, to jest Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, i zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich. Lubię ten fragment, ja lubię w ogóle science fiction.
kiedy myślę o tym fragmencie, to myślę o pierwszym najeździe z kosmosu na Ziemię. Wiecie? I razem z aniołem tym jednym zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich. Star Wars, takie naprawdę takie po byku. Ci pasterze tam na tej łące, te owieczki to chyba, nie wiem co one tam ze strachu zrobiły, ale na pewno wełnę oddały całą, bo to było niesamowite. To musiało wyglądać fenomenalnie, tak? Była inwazja miłości z nieba. Bóg zesłał komety, zesłał aniołów z nieba, aby zapieczętować ten najważniejszy moment w historii świata. Nigdy Bóg tak nie zareagował. Posyłał proroków, posyłał słowo wielokrotnie i dawnymi czasy Bóg przemawiał różnymi sposobami do ludzi. Tak, w liście do Hebrajczyków czytamy, ale tutaj, kiedy przyszedł Jezus, kiedy narodziło się dziecię, syn, dziecię się narodziło, syn został nam dany, to zostało uhonorowane przez całe niebo. Wojsko całe, armia aniołów wstąpiła i chwaląc Boga. To fenomenalne. Przylecieli na ziemię i robili dalej to, co robili w niebie. Nie zdziwili się, jak to wszystko wygląda, tylko dalej chwalili Boga. Uwielbienie non-toper. Non-stop uwielbienie. Worship 24/7. Taka stacja. Aniołowie śpiewają. Bydlęta klękają, tak? Cuda ogłaszają. Chwała Bogu na wysokościach. Chwała. Szekina. Chwała należy się tylko temu, do którego wszelka chwała i moc i majestat należy. A dobra wola dla ludzi, ta dobra wola objawia się w nikim innym. Ta dobra wola to nie jest uczucie, które dostajesz. Że cię coś posmyra. To nie jest jakieś ulotne uczucie, to jest Jezus. To jest dobra wola, cała dobra wola. Najlepsze, co Bóg miał, objawiło się w Jezusie. A na ziemi pokój. I ten pokój to jest najbardziej pożądany produkt w dzisiejszym świecie. Nie wiem, czy doświadczacie zamieszania czasami? Doświadczacie stresu? Tak? Tak? Chyba, że wszyscy na lekach. Ale ja mam nadzieję, że nie. Doświadczacie stresu? Doświadczacie presji? Ktoś czasami ma tak, że w nocy nie może spać, bo się martwi? Że się boi? Ja znam to uczucie. Tak? Chodzę, tylko krążę. Chcę zjeść. Myślę, że mi stres przejdzie, ale nie mija. Naprawdę nie mija. Żeby mieć mniejsze poczucie winy, to mam chlebki waza przygotowane, wiecie? Tak? Kaleczę te dziąsła, ale jakoś żyję. Wiecie, ale wstaję, chrupię, cały dom chrupię, kot się budzi, tak, ale ja wstaję, nie mogę spać. Stres, presja. W dzisiejszym świecie to jest coś, co nas niesamowicie atakuje. Przez świat przetacza się coraz większa fala chorób i zaburzeń psychicznych. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wśród tych chorób dominują depresje, zaburzenia lękowe, bezsenność, migreny, uzależnienia są też klasyfikowane wśród chorób i zaburzeń psychicznych. Bardzo często są przyczyną samobójstw. I to, co teraz przeczytam, mamy młode osoby na sali w wieku od 15 do 29, podnieście rękę. Są 3 osoby. Takie osoby od 15 do 29, posłuchajcie. Samobójstwa. W badaniach z 2015 roku Polska w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o samobójstwa, zajmuje 2. miejsce. Wysoko rozwinięte kraje, Unia Europejska, Polska, wśród nich 2. miejsce zajmujemy. Dlaczego? Ludzie nie wytrzymują tempa. Ludzie nie dają rady z presją. Sami się wpędzają w ten wyścig szczurów, a później mówią, jedynym wyjściem jest samobójstwo. Kiedy graliśmy kiedyś w kapeli, ty może Artur pamiętasz, takiej kapeli rockowej, wokalista, który śpiewał u mnie w zespole, pozdrawiam go, Dzidziuś, śpiewał, mieliśmy taki kawałek samobójstwo, wyjściem z kłopotu niepotrzebny już nikomu. I czasami czujemy się tak, że samobójstwo jest wyjściem
kłopotu. Rozmawiam z ludźmi, którzy mają za sobą próby samobójcze i oni mówią, nie widziałem już żadnego rozwiązania, wydawało mi się, że jak zakończę życie, że to wszystko się zmieni. Nie mają świadomości, że to jest tylko ucieczka, że to wcale, że to jest kłamstwo, to o czym Oksanka mówiłaś, to jest kłamstwo. Jesteś potrzebny, jesteś potrzebny, jesteś potrzebny, nie jesteś niepotrzebny, ale jesteś potrzebny. W badaniach, te badania pokazują, że samobójstwa odpowiadają za prawie 18% śmierci wśród młodzieży od 15 do 29. 18% to jest blisko 1/5. 1/5 osób w przedziale od 15 do 29, to jest 14 lat, ginie z powodu samobójstw. Wyżej są tylko wypadki samochodowe, wiemy, to jest grupa szczególnego ryzyka, 15-29 jeżdżą na różnych, na E95, na E98 i na różnych jeszcze E, tak, niekoniecznie. Na E jeżdżą i później się dziwi taki jeden oszołom z drugim, że wylądował na drzewie i zabił 6 osób, jak był nafaszerowany amfetaminą i alkoholem. I zdziwieni, wszyscy zdziwieni, a jak on zginął? Wow, ale ludzie robią rzeczy bardzo dziwne i są później bardzo zdziwieni efektem. Że drzewo tam było, Danie, mówi, jak to? Drzewo było. Może jestem sarkastyczny trochę i współczuję wszystkim ludziom, którzy doświadczyli dramatu w tym obszarze, ale taka jest rzeczywistość. Druga przyczyna śmierci w świecie, w Europie, w tej grupie wiekowej, wyprzedzają tylko wypadki samochodowe. I teraz zobaczcie, 2000 lat temu coś się zadziało. Te wojska niebieskie, Jezus się rodzi, stające, przychodzi król, książę pokoju. Teraz zadam wam ćwieka. Jak to jest? Czy z przyjściem Jezusa pokój stąpił na ziemię i wszystko się zmieniło? Czytamy statystyki. Kiedy ja patrzę na świat, to wydaje mi się, że on się zbliża bardziej do końca niż do początku. Co jest nie halo? Gdzie jest problem? Chwała na wysokościach. My możemy sobie w kolędy zaśpiewać. Powiem wam, że możemy zaśpiewać najpiękniej, jak potrafimy kolędy i to nie zmieni rzeczywistości na świecie. Rzeczywistość może się zmienić tylko w jednym przypadku. Kiedy człowiek, który żyje w swojej indywidualnej rzeczywistości, pozna Chrystusa i Chrystus stanie się jego rzeczywistością. Inaczej my możemy śpiewać chwała na wysokościach i tam jest chwała, ale możemy śpiewać pokój, a jego tu nie ma. Od śpiewania pokój nie przychodzi. Znaczy, jeżeli jesteś wierzący, jesteś w głębokim stanie uwielbienia, doświadczysz pokoju. Ale tu w kolędach, kiedy ludzie śpiewają i wychodzą, idą się napić i dalej się leją po mordach, to ich to zmienia? Że zaśpiewamy w kościele, a pokój na ziemi? A więc musimy mieć świadomość, że ten pokój nie jest automatyczny i że z przyjściem Jezusa nie stąpił pokój na ziemię, ale przyszedł książę pokoju, który zaprasza nas do swojego życia, do swojego projektu i kiedy my w to wchodzimy, pokój jest częścią królestwa, a wszystko dzieje się przez wiarę. Wszystko zaczyna się i kończy na wierze. On jest początkiem i końcem. Jezus jest początkiem i końcem, a więc wiara jest na początku tej drogi, ale ona będzie mi także potrzebna w momencie, kiedy umieram. Amen? A ja powiem, Panie Jezu, ale ja się 30 lat temu modliłem modlitwą grzesznika. Od dzisiaj, no trudno, że nie wierzę. No sorry, maleńki. Strzałeczka. Tak? Wiara. Jedyna rzeczywistość Królestwa Bożego to wiara. Wiara, sprawiedliwość, radość i pokój. I co jest na końcu? W Duchu Świętym. W Duchu Świętym. Wow. Duch Święty to rzeczywistość Królestwa. I razem z Nim przychodzi radość. Razem z Nim przychodzi radość. Razem z Nim przychodzi pokój. Razem z Nim przychodzi radość. No i ten jak te psy, takie buldogi, co się tak ślinią. On się cieszą na okrągło chyba, tak? Czasami tak wyglądamy, mamy rzeczywistość Królestwa. Ona jest niewidzialna, bo ona jest w duchu. Patrz na moje serce, bracie. Ja mam w duchu radość. A ja mam w duchu taką radość. Słuchajcie, Bóg jest nazwany Bogiem pokoju. Dobra wola objawiła się w wysłaniu Syna.
poziomy pokoju, mówiłem o tym, kiedy rośniesz, poznanie i doświadczenie pokoju musi rosnąć razem z tobą. I teraz mówiłem o tym paradoksie. Ostatnio słyszałem, że paradoksem jest to, że paradoksów nie ma. Jest życie po prostu. Że nie ma czegoś takiego jak paradoks. To jest paradoks. Ale to do głębszego rozważania. Ale to jest paradoks, że przychodzi książę pokoju i my dzisiaj widzimy, co się dzieje na świecie. Bo ludzie odtrącają Jezusa. I tu jest problem. Jak często widzimy ludzi, którzy dotknęli Jezusa, dotknęli Jego szaty, spotkali się z Nim, a później odchodzą. I teraz powodów jest wiele, ale jeden z podstawowych powodów, kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, apostoł Paweł pisze: Demas opuścił mnie i odszedł, umiłowawszy świat. Jednak umiłowawszy świat. Kiedy my myślimy rozkosze, bo tam jest też umiłowawszy rozkosze tego świata. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, co to znaczy rozkosze tego świata. I faceci, wzrokowcy to już widzą orgie, tak, często, butelki, tak, narkotyki i tak dalej. Wiecie, rozkosze tego świata to niekoniecznie to. Umiłowawszy rozkosze tego świata, to będzie coś bardzo niewinnego. To będzie siedzenie cały dzień i gapienie się w głupie programy bezczynnie. Czy rozkosz tego świata. Bóg mówi, Duch Święty cię rano budzi i mówi, pomodliłbyś się, chopie, zawalczyłbyś o swoje życie. A ty wybierasz rozkosze tego świata. I kiepskich oglądasz, ale rozkosz, tak? Kiedy Netflix, ale rozkosz. Rozkosze to nam od razu się kojarzą jakoś, ale to będą tego typu rzeczy. I żyjesz według ciała, nie według ducha. Zacznij dzień z duchem. Zacznij dzień, tak jak Bóg ci do ciebie mówi, wybieraj. A więc wybierając rozkosze tego świata, wybierając to, co oferuje świata, więc sposób myślenia, gdzie Bóg jest odstawiony na bok i to nie muszą być zabójstwa, to nie musi być pijaństwo, to po prostu jest lajtowe. To są wybory, których Boga odstawiasz dalej i zajmujesz się sobą. I zajmujesz się sobą. To jest bardzo ważne. Pokój jest oparty na kilku, to jest bardzo ważne, co teraz mówię. Może powiem tak, skąd w życiu ludzi wierzących występuje deficyt pokoju? Bo ja rozumiem, kiedy ten deficyt jest w życiu ludzi niewierzących, okej? Ale czy my jako wierzący ludzie jesteśmy w jakiejś kapsule, że nas te sprawy nie dotyczą i my jesteśmy cały czas, chodzimy w pokoju Bożym? Nie, absolutnie nie, to jest normalne. Skąd w życiu ludzi wierzących występuje deficyt pokoju? Brak wiary i zaufania Bogu. Nadmierna troska pozbawia. Paweł pisze w liście do Filipian, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Wiecie, że jak ja bym chciał tego pokoju Bożego, który przewyższa wszelki rozum, tak siadam rano, zaczynam się modlić, puszczam sobie takie uwielbienie, tam jest napisane po angielsku, nie wiem, co to znaczy nigdy, soaking, coś tam, i to jest takie, i tak mówię, ale jeszcze mi brakuje tego pokoju, ostatnio tak siedzę, a niewygodnie siedzę, tu mnie coś uwiera jeszcze, muszę tak wygodnie siąść, tak sobie usiadłem i sobie tak puściłem tą muzyczkę, jest tak fajnie, ale mówię, to ciągle nie to. Bo to nie o to chodzi. To zupełnie nie chodzi o jakąś ulotną chwilę, że ty się poczujesz, ale chodzi o pokój, który przewyższa wszelki rozum, wszelkie zrozumienie. A więc są poziomy tego zrozumienia i my doświadczamy tego poziomu. Zobaczcie, Jezus powiedział tak. Tutaj czytamy, Paweł mówi, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych. Serce. To jest centralne miejsce. I myśli. O, tu jest problem, bo my na myślach często w tym obszarze umysłu przegrywamy bitwę i zaczynamy się troszczyć, zaczynamy się niepokoić o coś. Co więcej, jest takie dziwne jakieś w nas przeświadczenie, że im więcej się troszczymy i martwimy, tym jesteśmy bardziej odpowiedzialni i tym jesteśmy bardziej chrześcijańscy.
bo ja się tak troszczę o wszystko, się niepokoję. O tych braci, a co u nich? Braci, a co u tego? A dawno go nie widziałem w kościele. My to zadzwoń do niego, zapytaj się, co ja jestem. Książka informacyjna, tak? Ktoś mnie ostatnio pytał, nie widziałem kogoś, tak troskę mam taką, o wszystko mam taką troskę i się martwię o każdego, co to z nami będzie w przyszłości, i się martwię. Idź precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Jezus powiedział, to wam powiedziałem, abyście pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, lecz nie bójcie się, miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat. A więc jego zamysłem jest pokój w czasie ucisku. A więc pokój Boży nie jest zależny od okoliczności. Ja nie muszę siedzieć, żeby mnie nie uwierało i mieć ładną muzykę, żeby mieć pokój. A teraz, Panie, ja zrobię wszystkie punkty do 9b włącznie, żeby Twój pokój stąpił. O co tu chodzi? Nie, to zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o to, że kiedy jesteś w najgorszym doświadczeniu, masz pokój. Masz pokój w najgorszym doświadczeniu. Wali ci się życie. Zostawiła cię żona, nie prorokuję do nikogo. Straciłeś pracę, chorujesz i ja patrzę na ciebie, widzę twój face i widzę banana smile, może w mniejszym wymiarze, ale patrzę, że ty jesteś poukładany. Wczoraj na jednym z chrześcijańskich portali jest taki autor książek, pewnie mamy jakieś książki, jego znana osoba, John Piper, pastor potężnego kościoła w Nowym Jorku. I był wywiad z nim, on siedzi taki uśmiechnięty, rozpromieniony, zdiagnozowano u niego raka trzustki. On mówi, że tak mówi, no rak trzustki to tak lekarz mi powiedział, że w porównaniu do raka rak tarczycy przy tym to spacer po parku. Wiecie, patrzysz na jego twarz, widzisz, że on jest normalnie, on się nie tnie, on z włosów z głowy nie wyrywa. Panie Jezu, co tam zrobiłeś? On normalnie siedzi, mówi, przyjdzie Jezus po mnie, czy odejdę, halleluja. A my, ja muszę mieć wszystko poukładane, żeby mieć pokój. I ja ci gwarantuję, że jak będziesz miał wszystko poukładane, to i tak pokoju nie będziesz miał, bo szukasz w niewłaściwym miejscu, bo nie szukasz w Jezusie, tylko w Nim. Tylko On jest księciem pokoju, a więc relacja z Nim. Ale powiem wam więcej, że możesz mieć relację z Jezusem, ale jeżeli nie złapiesz pewnych rzeczy ze słowa i twój umysł nie zostanie przemieniony, nie będziesz miał pokoju. Bo to nie działa w ten sposób, że teraz tak, żyję byle jak, ciągle żyję w stresie i w niepokoju i jak już nie mogę, czuję, że mi już wszystkie kontrolki się palą, ja tak mam, tu mnie już ciśnie tak, że już nie mogę głową ruszyć, stres i nagle, Panie Jezu, daj mi pokój. I ty myślisz, że coś przyjdzie? Nic nie przyjdzie. Absolutnie. Pan Jezus powie, weź się stuknij w głowę, chłopie, dziewczyno, zrób porządek w życiu. Poukładaj klocki, pozmieniaj coś, zacznij rano się modlić, zacznij czytać słowo, zacznij odpoczywać w niedzielę o szołomie. Gdzie pędzisz, szalony? Prr! Co napisałem? 6 dni będziesz pracował. Nie 7, 6. A 7 dnia co zrobisz? A jak odpoczniesz 7 dnia, to przez te 6 dni zrobisz więcej niż przez 7, kiedy nie odpoczniesz. Łapiecie to? Nie jest tak? Pracownik zmęczony to co? Robert wczoraj opowiadał. Chłopaki na budowie pracowali, mieli na godzinę płacone. Pojechał ich sprawdzić, 4 samochody stoją, w każdym po kilku chłopa, godzina 11, wszyscy śpią. Tak? Ale to tak jest, jak się pracuje do 18, do 19, no to i tak przecież nie oszukasz czasu. Musisz odpocząć. Lepiej do 16, nie? Do 15. Uczmy się od mądrych przedsiębiorców. Oni już dawno to zrozumieli. My mamy mądrych przedsiębiorców tutaj w kościele. Mamy kilku biznesmenów. Wiecie, Kościół jest czasami postawiony do góry nogami, bo ludzie myślą, że biznesmeni są potrzebni, czasami pastorzy tak myślą, że biznesmeni są potrzebni w Kościele, bo oni mają pieniądze. Paranoja jakaś. Wiecie, po co biznesmeni są w Kościele? Bo oni coś wiedzą, oni mają obdarowanie, oni złapali coś, że my jesteśmy jeszcze z tyłu, że jesteśmy daleko gdzieś tam, nie? Okej? Okay? Tak?
Oni złapali coś, oni coś wiedzą. I jak takiego biznesmena by jeden z drugim zapytał, jak to zrobić, a nie udawał, że wie wszystko, bo mu Duch Święty pokazał, to było lepiej. Ja jak nie wiem, to pytam Radka i Roberta. Tutaj, jeżeli chodzi o budowlane rzeczy, bo przecież ja nie będę teraz mówił, Duchu Święty, teraz powiedz mi, Duchu Święty, jak gładzie zrobić i tynki, Duchu Święty, i jaka farba, czy lateksowa, czy taka, zaprowadź mnie, czy mam być w tym sklepie, czy w tym. Nie, dzwonię, pytam się, co jest najlepsze, co twoje doświadczenie mówi, jak to zrobić. I temat zamknięty, tak? Bo chłopaki wiedzą, chłopaki wią, jak to się mówi ładnie, tak? Chłopaki wią. Więc to jest bardzo ważne, żeby to złapać. Ten pokój zależy od stopnia, do którego niżej wymienione prawdy zostaną zakorzenione w twoim sercu, a więc pokój Boży, pewne prawdy, to nie chodzi tylko o to, żeby się pomodlić od czasu do czasu do Jezusa, ale żeby wprowadzić w swoje życie pewne prawdy i sposób zakorzenienia tych prawd w naszym życiu będzie miał kolosalny wpływ na pokój, który masz w sobie. Ktoś jest zainteresowany, jak chodzić w głębszym pokoju, w większym pokoju, jak ten pokój mieć w sobie? Słuchajcie, pierwsza rzecz, niesamowicie ważna, będzie pięć rzeczy, króciutko, po dwa zdania. Bóg, pierwsza rzecz, która ci pomoże chodzić w pokoju, to zrozumienie tego, zakorzenienie w swoim sercu prawdy, że Bóg jest suwerenny i nic nie wymknęło mu się spod kontroli, nawet w tym czasie, teraz. Ja mam spokój. Mój Pan panuje nad wszystkim. Ja jestem dulos, niewolnik, tak? Świadomie zrezygnowałem z tego świata i oddałem się Mu, bo najlepiej mam. U Niego na służbie jest najlepiej, tak? Jestem u Niego i On się troszczy o mnie. Ja nie muszę się troszczyć, to On się o mnie troszczy. Nie muszę się zamartwiać. Bóg się o ciebie troszczy. On jest całkowicie suwerenny, ma władzę nad wszystkim. Druga rzecz, głęboka rzecz, to, że On jest zaopatrzeniem. Jakkolwiek możesz jeszcze mieć takie poczucie siły, to ja jestem swoim zaopatrzeniem. Tam wszyscy gadają, że Bóg, ale przecież ja idę do roboty, zarabiam, przynoszę te trzy koła do domu, ja dokupuję sobie rzeczy, to ja jestem zaopatrzeniem. Zrób drogę do słowa, pomyśl o tym. On ci daje siłę, On jest twoim zaopatrzeniem. On jest jak El Shaddai. A wiecie, co to było? Tylko nie obraźcie się. Matka karmiąca. To jest jeden z obrazów Boga. Matka karmiąca. Tak dobry. Dobry ojciec jak matka. Tak dobry ojciec jak matka. No to matka wie, ojciec, no, ale on jest tak dobry. Tak dobry, przytula nas. On jest zaopatrzeniem. Żadna potrzeba dla Jezusa nie jest zbyt duża. Słuchaj, nawet te 17 tysięcy długu, które masz. I ta rata w wysokości 900 zł miesięcznie. Powiem ci, że to dla Jezusa nie jest zbyt dużo. Myślisz, że to jest dużo dla Niego? Trzecia rzecz. Teraz zobaczcie. Bóg uczynił cię takim, jakim jesteś, nie bez powodu. Każdy z was jest niesamowicie obdarowany. Każdy z was ma specyficzny dar i specyficzną osobowość. I ona, to wszystko się w trakcie chodzenia z Bogiem trochę modyfikuje, trochę się zmienia, ale generalnie zobaczcie, kiedy Paweł był harpaganem, apostoł Paweł, i został harpaganem do końca. Tylko zmienił kierunek życia Bóg jego. I on jak szedł tutaj, mordował chrześcijan, to mu się śrubka przestawiła, pyk, i teraz mówi, zostanę chrześcijaninem. I poszedł, tak, i do Rzymu doszedł. Śrubka mu się przestawiła, ale został taki, jaki został, do końca. Po prostu mogli go kamieniować, bić tam i tak dalej, on dalej był, dalej miał tą swoją osobowość. Bóg nie chce, żebyś ty teraz, jesteś gość, który się nawraca, jest Łukasz gdzieś? Jest Łukasz? Łukasz się nawraca i teraz nagle, Łukasz, patrzymy, mamy jakąś taką schizę nieraz, że teraz, jak się chłop nawrócił, to teraz dziewczyną został prawie. Tak, i stoi, halleluja, tu mu łezki płyną, daj spokój, weź, przestań. Co ty, jesteś chłop, jesteś misiek, zostań taki. Chodzisz na siłownię, walniesz kogoś w pysk nieraz, pobłogosław go, poproś o przebaczenie, jesteś sobą.
Jak nie będzie chłopów takich, to jak coś się zacznie dziać, kto stanie w obronie? Weź się modlił, Panie, jeszcze jedna inwazja teraz z nieba niech się nastąpi, tak? Aniołowie niech nas bronią. Nie, zostań sobą, ale Bóg chce użyć Twojego potencjału i Twojej unikalnej osoby, unikalnej osobowości do tego w swoim królestwie. A więc jesteś nie bez powodu taki, jaki jesteś. Twoja rasa, narodowość, talenty, uzdolnienia, inteligencja, to wszystko jest w jakimś celu. Nie zadręczaj się, że ktoś jest mądrzejszy i ładniejszy od ciebie. O, Panie. O, tu taka kosteczka mi wystaje. Ojejku. Dobrze, że już tak chirurgia się posunęła tak daleko, że możemy coś z tym zrobić, Boże, prawda? Bo wiesz, Ty mnie stworzyłeś, ale tam nie byłeś za dokładny. Ten projekt chyba troszeczkę wymknął Ci się spod kontroli. Poprawiłaby se ja coś. Daj spokój. Przestań. Przestań. Jeden lubi to, drugi lubi to. Nie męcz się tym, tak? Wow. Czwarta rzecz. Bóg stworzył miejsce, do którego prawdziwie przynależysz. I to jest wspólnota, to jest koinonia, to jest Kościół. To jest bardzo ważne miejsce, żebyśmy też mieli świadomość, bo ten pokój przychodzi też razem z poczuciem przynależności. To jest część tego, że ty gdzieś należysz, gdzieś jesteś. Tak? Jesteś w jakiejś parafii. Masz swój klub na podwórku, masz swoje kółko zainteresowań, ale masz wspólnotę, do której Bóg cię powołał i Bóg chce użyć twoich talentów. Nie chcę, żebyś ty wpadał raz w tygodniu tutaj, czy raz na miesiąc wpadała tutaj i tylko kawę wypiję i zjeżdżam, tak? Ale ty masz tyle rzeczy w sobie, które Bóg chce uwolnić w tej wspólnocie, że się w głowie nie mieści. Przede wszystkim. Może grupę domową będziesz prowadzić, tak? Może zaangażujesz się w zespół uwielbienia. Może w służbie z dziećmi będziesz, tak? Może w nieczynnej tymczasowo kawiarni w przyszłości, jak Bóg da. Zgadza się? Jest tyle różnych rzeczy, Bóg może ciebie użyć. Może w modlitwie o chorych masz dryg do tego i zobaczyłeś, że to działa. Modliłeś się o chomika i wstał, tak? Zatruł się chłopina, a ty mówisz, i mówisz, o, coś jest, mam tą moc. I chodzisz i śpiewasz, a to jest początek. Początek, miara wiary i rozwijasz to dalej. Bóg stworzył miejsce, do którego prawdziwie przynależysz. I ostatnia rzecz, Bóg ma plan, który możesz wypełnić. I Efezjan 2:8, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, to Boży dar, ale później jest napisane, że jesteśmy powołani do dobrych uczynków. Jedni drugim, aby uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Bóg ma plan, On ma plan dla ciebie, ale złap to dzisiaj, tą jedną myśl. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to dobrze ubrać. Mam wrażenie, że ostatnie lata zbyt mocno brzmiał w Kościele sygnał, że Bóg ma plan dla ciebie. Że On nie szedł symultanicznie, równolegle, razem z komunikatem, że Bóg ma plan dla wspólnoty. Ma dla nas plan. I my stworzyliśmy swoje indywidualne królestwa. Przychodziliśmy wtedy, kiedy coś potrzebujemy, Panie, błogosław, bo firma, bo to, bo tamto, bo siamto, ale pamiętajcie, Bóg przyjdzie po Kościół, przyjdzie po Eklezję, przyjdzie po tych, którzy są Jego. A zbliżamy się nieuchronnie do tego czasu. Jednym ze znaków będzie orzeł w zenicie, przelatujący nad ziemią i krzyczący głosem donośnym: biada, 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 trzykrotne. My zbliżamy się coraz bardziej do tych czasów. Zachęcam was do czytania objawienia Jana, do studiowania tego, co jest przed nami, w jakim momencie czasów jesteśmy. Że my czekamy na przyjście Chrystusa po Kościół, żeby On nas zabrał, bo będą się działy rzeczy,
Tam jest napisane, dzisiaj rano to czytałem, że ludzie będą prosić o śmierć, ale ona nie przyjdzie. Wiecie, to jest dramat. Ostatnio oglądaliśmy z żoną film i tam była taka historia, że jakieś skażenie było na ziemi. Nowy film z 2020 roku, ja nie pamiętam tytułu, to się dzieje gdzieś na kole polarnym i facet tam zostaje sam, cała ludzkość wyginęła i jeszcze gdzieś tam idąc przez tą śnieżną pustynię znajduje rozbity samolot i tam jest gościu, który już jest skażony cały i go prosi o coś, nie słychać. I on nachyla ucho i ten go o coś poprosił i ten kiwnął, wziął karabin i go zastrzelił, żeby się nie męczył. Tak. Ludzie będą prosić o śmierć, a ona nie przyjdzie, więc ja nie jestem fatalistą, ja wierzę w to, że my zostaniemy zabrani z Panem przed tymi rzeczami, ale nieuchronnie to wszystko zmierza, jeżeli, bo nieświadomość nie zwalnia z odpowiedzialności. Ignorancja jest grzechem. Możesz powiedzieć, Panie, ale ja nie wiedziałem. A kto ci broni poczytać? Kto ci broni się dowiedzieć? Dowiedz się, w jaką stronę zmierzamy. Wierzę, że Pan zabierze Kościół, że później przyjdziemy, będzie tysiącletnie królestwo, że ten ostatni wróg zostanie w końcu pokonany, na wieki będziemy już z Panem, ale to będziemy nauczać w 2021 roku na pewno więcej o eschatologii, będziemy mówili więcej o czasach ostatecznych, będziemy modlić się Maranata, ale kiedy modlimy się Maranata, to też wierzymy w to, że kiedy Pan przyjdzie, to też zaczną się trudne czasy, zaczynają się, nie? One są już, to widzimy, co się dzieje. Znacie kogoś, kto w ostatnim czasie stracił pracę? Kogo biznes padł? Takich ludzi jest dziesiątki, setki. Jadą na oparach. Ktoś ostatnio mówił, że musiał sprzedać dom, żeby pracownikom wypłacić pieniądze, a wczoraj słyszałem, że facet musiał sprzedać samochód, żeby utrzymać pracowników jeszcze, bo nie chce ich stracić, bo jak ich straci, a się polepszy, to skąd ich weźmie? Że mają dylematy naprawdę potężne, egzystencjalne. Ale pokój jest w Chrystusie. Jezus powiedział, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk. Mówiłem ostatnio o tej presji. To jest ta wewnętrzna presja powodująca, że mamy zawężenie możliwości podjęcia decyzji. Ale mówi, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I teraz takim obrazem poprosiłbym Piotr już ciebie do klawiszy. Będę chciał zakończyć takim obrazem ze Starego Testamentu, ale on jest fenomenalny. Ktoś kiedyś słyszał o gościu o wdzięcznym pseudonimie Melchizedek? Tak? Fenomenalne. Jak będziesz, jak spodziewasz się syna, to nazwij go Melchizedek. Na pewno radość Pana będzie udziałem twoim, niekoniecznie jego. No, tak, ale jak dorośnie. Melchizedek. Książę Salemu, czyli książę pokoju, typ Chrystusa w Starym Testamencie i po zwycięskiej bitwie, kiedy Abraham wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł król Sodomy, król do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej, Melchizedek zaś król Salemu, Salem, czyli pokój, od tego na wschodzie mówi się Salem Aleikum, tak? Pokój niech będzie z tobą, król Salemu, i wyniósł chleb i wino. I to jest typ Chrystusa, który wychodzi do nas z chlebem i z winem. Czyli z czym wychodzi? Wychodzi z posiłkiem, wychodzi z zaproszeniem do relacji, do tego, żeby być razem i razem jeść, ale on wychodzi sam z sobą. Bo Jezus jest chlebem, Jezus jest winem. On daje nam samego siebie. A wychodzi naprzeciw Abrahama, który jest typem nas, bo jest ojcem wiary, a więc jest protoplastą tych, którzy są dzisiaj przez wiarę zbawieni. I On wychodzi naprzeciwko. Powstańmy, Kościele. Jezus dzisiaj wychodzi do nas z pokojem. On wychodzi z chlebem i z winem. Za tydzień będziemy mieli wieczerzę. Możemy też wspomnieć wtedy ten fragment. A był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. Panie, Ty wychodzisz do swojego ludu z pokojem, który przewyższa wszelki rozum, wszelkie poznanie. Ja dziękuję Ci za ten Boży rodzaj pokoju. Ty powiedziałeś, że dajesz nam pokój, swój,
pokój Jezusa, nie jak świat daje. A więc to jest zupełnie inna bajka. Dziękuję Ci, że Ty dajesz coś, co jest tak kompletnie inne. Że to, czego doświadczamy przez chwilowy pokój w świecie, poprzez różne substancje czasami, tak, rozluźniające i tak dalej, poprzez to, że sobie coś kupimy, że kogoś poznamy, to zupełnie coś innego. Twój pokój jest zupełnie czymś innym. Jest darem z nieba. Jest pokojem z nieba, ale też możemy nawigować życiem tak, aby ten pokój stał się udziałem w naszym życiu, stał się codziennością. Panie, kiedy była na morzu potężna burza, Ty dla mnie jesteś wzorem pokoju. Ty spałeś w bliskiej relacji z Ojcem, będąc, nie ulegałeś presji. Twoi uczniowie biegali, martwili się, bali się, czasami się utożsamiamy z nimi, ale Ty zganiłeś ich i powiedziałeś, gdzie jest wasza wiara. To jest ta myśl, którą też jeszcze mam teraz na koniec, że wiara jest kluczem do pokoju. Wiara jest kluczem, bo Jezus nie powiedział, gdzie wasz pokój, tylko gdzie wasza wiara. Jeżeli nie masz wiary, nie ma pokoju, a wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo. Panie, dziękuję Ci, że Ty odkrywasz tajemnicę Królestwa. Chcemy wzrastać w wierze. Chcemy wzrastać w poziomach pokoju i doświadczać Ciebie. W najciemniejszej nocy, w największej burzy życia doświadczać Ciebie. Aby być światłem dla tych, którzy są wokół. Aby być świadectwem. Boże, mamy świadomość, że żadnym świadectwem jest chrześcijanin, który biega i piszczy, kiedy coś mu nie pasuje. Jak mysz często. Że to żadne świadectwo, że to jest antyświadectwo dla świata. Dlatego modlę się, aby Twój Boży pokój stał się naszym udziałem. Abyśmy zaufali Tobie, że Ty jesteś naszym zaopatrzeniem, że Ty jesteś Bogiem, który nas idealnie stworzył, że dałeś nam miejsce we wspólnocie. Panie, że jesteś suwerenny, że nic nie wymknęło się Tobie spod kontroli i że w tych trudnych sytuacjach też masz plan dla każdego z nas. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Jeremiasz 29:17 chyba. Nie pamiętam dokładnie. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. To są Boże myśli o Tobie dzisiaj. I tam jest napisane myśli o pokoju. Halleluja. A nie o niedoli. To jest tak, na drugim biegunie. Stres, niedola, niepokój. Myśli o pokoju. Aby zgotować wam przyszłość, a więc Bóg myśli o twojej przyszłości. Nie bój się, nie zamartwij się. Dzisiaj może trochę fatalistycznie to zabrzmiało, eschatologicznie. Jestem zobowiązany przekazać całą prawdę Kościołowi i nie owijać w bawełnę. Ale nie bój się. Jeżeli jesteś zbawiony, jesteś zbawiona, to czeka cię dobra przyszłość. Amen? Amen? Słuchajcie, jest ktoś na sali dzisiaj, kto chciałby dzisiaj się pomodlić pierwszy raz i oddać życie Jezusowi? Są może takie osoby? Są takie osoby? Jest ktoś, kto chciałby się pomodlić przez chwilę? To podnieście rękę. My nie musimy obserwować. Podnieś rękę w tej chwili. Będziemy się modlić. Halleluja. Halleluja. To jest dobry moment, żeby oddać swoje życie Jezusowi. Jeżeli się krępujesz, to możesz się pomodlić taką modlitwą. Ja teraz to zrobię. Panie Jezu, otwieram moje serce na Ciebie. Przychodzę dzisiaj do Ciebie, do Księcia Pokoju, do Tego, który jest drogą do Ojca, jedyną drogą do Ojca. Przychodzę do Ciebie i poddaję Tobie moje życie. Poddaję Tobie moje życie. Ty zasiądź na tronie mojego życia. W Tobie jest moje poczucie bezpieczeństwa. Oddaję wszystkie troski, problemy. Moje życie poddaję Tobie. Przyjmij mnie, oczyść mnie. Dziękuję Ci, że Twoja krew oczyszcza mnie, że Ty przebaczasz wszelki grzech.
wszelką pychę, wszystko to, co oddziela mnie od Boga, Ty przebaczasz, Jezu. Dziękuję Ci z całego serca. Bądź moim Panem. Bądź moim Panem. Bądź moim Panem. A teraz możesz powiedzieć, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Te słowa mają potężną moc. Już nie należysz do tego świata, ale należysz do Króla. On jest Królem Królów, a Ty jesteś dzieckiem Króla. Więc masz królewskie namaszczenie, masz autorytet, Duch Święty mieszka w Tobie. I Bóg ma plan dla Twojego życia, aby ono nie było mdłe, bez smaku i byle jakie.